Kochani, chciałbym kilka słów o środkach transportu. Transport jest to coś, co nam pozwala przenieść się z miejsca A do miejsca B, czyli zmienić miejsce, gdzie się znajdujemy. Transport to jest jakaś zmiana, czyli znamy takie środki transportu, jak chociażby, zaczynając od najprostszego, od hulajnogi. To jest środek do transportu. Można się przy użyciu nogi i odpychania odepchnąć z miejsca A i dojechać do miejsca B. Jasne, nie? Są takie środki transportu, które są coraz szybsze, coraz bardziej sprawne, jak chociażby motocykl czy samochód, i one służą do jazdy. Jazda jest to przemieszczanie się. Jazda to jest zmiana miejsca. I podobnie jak z transportem, stwierdziłem, że jest z komunikacją. Komunikacja jest to przemieszczenie się z jednego poglądu do drugiego poglądu przy pomocy środka zmiany poglądu, w którym się nazywa rozmowa. Rozmowa służy do zmiany poglądów i to jest taki środek przemieszczania się w świecie przekonań. Czyli jeżeli chcę zmienić swoje przekonanie, to rozmawiam z kimś, żeby to przekonanie zmienić. Czyli na przykład mogę pójść na wykład profesora, posłuchać, co on mówi. On mówi tak ciekawe nowe rzeczy, że aż dech zapiera w piersiach, aż szczęka opada. I to jest taki niezwykle szybki sposób przemieszczania się w przestrzeni idei i pomysłów. I kochani, i tak jak zastanawiałem się, jak myślałem, to wymyśliłem sobie, że są różne środki do jazdy. I może być rower, mogą być łyżwy, ale znalazłem taki środek, że można na nim jeździć, na przykład koń, można na koniu jeździć, to jest też środek transportu. Natomiast ten koń również służy do przemieszczania się. Ale są środki, na których się jeździ, urządzenia do jazdy, które nie służą do zmiany miejsca. Czyli istnieją takie urządzenia, jak chociażby karuzela. Można jeździć na karuzeli i na karuzeli człowiek nie po to jeździ, żeby się przemieszczać. Nie po to jeździ na karuzeli, tylko jeździ dla karuzeli, dla czystej przyjemności. I kochani, i teraz uwaga. Uwaga, podobnie jest z komunikacją. Czasami rozmowa z drugim człowiekiem może być czystą przyjemnością. Człowiek jak na karuzeli nic nie chce osiągnąć poza radością z rozmowy. I drodzy, kochani, wspaniali faceci, wspaniali mężczyźni, chłopcy, słuchajcie mnie. Rozmowa z kobietą jest jak jazda na karuzeli. Rozmowa z kobietą służy tylko temu, żebyś się poczuł lepiej. Ale uwaga, mam jeszcze jedno zdanie do dodania. Dla kobiety rozmowa też jest jak jazda na karuzeli. Kobiecie od rozmowy, podobnie jak od jazdy na karuzeli, aż się kręci w głowie.